cały czas, odkąd pamiętam, od dziecka chodzimy na pielgrzymkę do Bielowicka. Jest to dzień szczególny w naszym otoczeniu, cała rodzina. Mimo że już córki mieszkają poza Skoczowem, ale zjeżdżają się w ten dzień do nas, do domu, do rodzinnego i razem bierzemy udział w pielgrzymcach. Wystartowaliśmy o godzinie 15 z księdzem Witoldem, proboszczem naszej parafii. Tu jest najmłodsza Elżbietka, nie Łukaszek jeszcze, ale u niej malusieńki, także my go nie brali. Elżbietka jest, Rafałek jest, Weroniczka, Paulinka, Dawidek, no i córka jest Agata, Alicja i zięć Krzysztof. Podołali, cieszą się, że mogą chodzić i myślę, że będzie tak dalej. To znaczy to już tak prywatnie, ale ta nam jest szczególnie sercu bliska, także tej pielgrzymki, póki będziemy mogli, to będziemy uczestniczyć. No to już od dziadku, bo myśmy właśnie mieszkali, ja mieszkałam właśnie w domu tam, gdzie przy kapliczce, w tym domu. Później się rodzice wybudowali, mieszkałam troszeczkę dalej i znowu my się wybudowali, no i tak ciągle tam stąd to pochodzi, z domu, od dziadków. Jest to ślubowanie Skoczowa, to zawsze ksiądz mówi, ja zresztą to już mówiłam dzisiaj właśnie moim wnukom, że po co chodzimy do Bielowicka, nie? Że jest święty Wawrzyniec, który miał przyprowadzić przed cesarza swoje skarby i on przyprowadził te skarby. No, pytali mnie, jakie to te skarby. Ja mówię, to są ludzie biedni, chorzy, ubodzy i to są właśnie te skarby. I za to, że nie wyparł się Pana Jezusa, no, został skazany na śmierć męczeńską. Po wielkim pożarze, 3 pożary i przy 3. pożarze właśnie było to ślubowanie złożone. No i spróbujemy to dotrzymać, no oby tak było dalej. Mimo pandemii jednak idziemy. No, w zeszłym roku też było różnie, ale szliśmy. Ksiądz Witold dzielnie z nami chodzi, także. Henryk chodzi co roku, ale ile lat to ja nie wiem, ale pewnie ze 20 albo 30 może, ale od niego się nie dowiem. Jest z nami Henryk, Andrzej, Mateusz, Kacper, Bogusław, i Gienek gdzieś nam zginął. Gienek tam stoi przy murku. O, już macha ładnie. Dom jest wyceniony, cała budowa na 12 milionów. Ale wierzymy, że opatrzność Boża i dobrzy ludzie za wstawiennictwem naszego założyciela Edmunda Bojanowskiego, który obchodził w sobotę 150. urodziny dla nieba, że nasz założyciel nam pomoże uskutecznić też to dzieło i tak on umiał jednać wielu ludzi wokół dobra, to też zjedna bardzo wielu ludzi wokół tego dobra, jakim jest budowa domu dla chłopców. Jesteśmy jeszcze bardziej chętni, żeby ich było jeszcze więcej, nawet w tysiącach, dziesiątkach tysięcy, to wtedy jest to możliwe do wykonania.